Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z rachunkiem różniczkowym, a konkretnie temat naszej lekcji to pochodna funkcji złożonych. Zapraszam! Na początek takie słowo wstępne. Otóż z różnymi funkcjami spotykaliśmy się już w szkole średniej. I teraz, liczyliśmy pochodną, liczyliśmy ze wzorów na pochodną ilorazu, ze wzoru na pochodną iloczynu, liczyliśmy pochodne z takich podstawowych funkcji. Natomiast na tym naszym spotkaniu nauczymy się liczyć pochodną funkcji złożonej. Czyli jak sama nazwa wskazuje, funkcja złożona to będzie coś skomplikowanego, coś złożonego. I ja dzisiaj wprowadzę Tobie wzór, jeden wzór, za pomocą którego będziemy liczyć pochodną funkcji złożonych, oczywiście bazując na wzorach, które już wcześniej Tobie wprowadziłam. Czyli tak, funkcja złożona jak wygląda? Wygląda ona w ten sposób, że jest funkcja, która jest uzależniona od jeszcze jednej funkcji. Czyli mamy tutaj na myśli, popatrz co, że ta funkcja tutaj to jest ta funkcja wewnętrzna. Ja zapiszę funkcja wewnętrzna, natomiast ta funkcja f to będzie funkcja zewnętrzna. Zewnętrzna, czyli tak jakby na zewnątrz, a wewnętrzna to tak jakby w środku. Dosyć to jest takie proste do zauważenia, jest f od g od x. Czyli dlatego mówimy, to będzie taki bardziej skomplikowany wzór, dlatego że mamy jedną funkcję, ale w środku mamy inną funkcję. Czyli mówimy o złożeniu dwóch funkcji. I teraz, jeżeli ja mam policzyć pochodną, w takiej sytuacji, jeżeli zauważymy, że jest jakaś funkcja na zewnątrz i jest jakaś funkcja wewnątrz, w jaki sposób to robimy? Robimy to w taki sposób, że będziemy liczyć pochodną tej funkcji zewnętrznej, czyli popatrz, jak ja zapisuję. Tu mam pochodną z tego mojego zewnętrznego f-a, prawda? Czyli tej funkcji zewnętrznej. Pochodna funkcji zewnętrznej razy pochodna funkcji wewnętrznej. Czyli jeżeli mamy policzyć pochodną funkcji złożonej, to zapamiętaj, liczysz najpierw pochodną zewnętrznej, ale wtedy ta wewnętrzna zostaje bez zmian. I mnożysz to przez pochodną tej funkcji wewnętrznej, czyli tej funkcji w środku. Na tych przykładach, które przygotowałam na to nasze spotkanie, myślę, że ten wzór nam się ugruntuje, utrwali i będziemy śmiało mogli już jakiekolwiek pochodne, jakichkolwiek funkcji liczyć. A więc zapraszam do rozwiązywania, do obliczania pochodnych razem ze mną. Oblicz pochodne następujących funkcji, oczywiście przy odpowiednich założeniach, które już zapisywała nie będę. I mamy policzyć pochodne następujących funkcji. Pierwsza nasza funkcja to funkcja wyglądająca w ten sposób. F od x równa się, otwieramy nawias, w nawiasie 2x kwadrat minus 5x plus 1 i to wszystko do potęgi drugiej. Ja mam policzyć pochodną takiej funkcji. Oczywiście. Patrząc na ten wzór, mogłabym sobie pomyśleć w ten sposób. A, no to podniosę sobie do kwadratu to odpowiednio i wtedy dopiero policzę pochodną. Oczywiście jest to dobry sposób. Tyle, że podnosić do kwadratu, tutaj mamy aż trzy elementy, prawda, w nawiasie, które nie da się poredukować. W związku z tym podnosić do kwadratu, no może sensu to nie ma. Poza tym, dlaczego nie ma sensu? Ponieważ ja teraz chcę zwrócić Tobie uwagę na to, jak bardzo fajnie, szybko i przyjemnie liczymy pochodne funkcji złożonych. Otóż, teraz jest problem taki, bo z tym młodzież ma największy problem. Gdzie tu jest funkcja na zewnątrz, a gdzie tu jest wewnątrz? Oczywiście, popatrzmy, wewnątrz, to znaczy w środku, prawda? No to myślę, że tutaj nie ma problemu. To 2x kwadrat minus 5x plus 1 to jest funkcja ta wewnętrzna, którą ja nazywałam g od x. Natomiast, a co jest funkcją zewnętrzną? Funkcją zewnętrzną jest tutaj moja funkcja to całe g od x do kwadratu. Czyli funkcją zewnętrzną moją jest tak jakby kwadrat, prawda? To mówi mi, to mi świadczy o tej mojej funkcji, jak ja tam we wzorze zapisałam wewnętrzna i zewnętrzna. No tylko może nie oznaczę małe f, bo by była kolizja oznaczeń, więc zapiszę w ten sposób, że moją zewnętrzną funkcją jest w tym momencie funkcja zwykła kwadratowa. Coś
do kwadratu. I z tym najwięcej jest kłopotu, ponieważ trzeba wiedzieć, co jest zewnętrzną funkcją, no bo od tej zewnętrznej się wychodzi pochodnej, prawda? Pochodna funkcji zewnętrznej, czyli jeszcze raz, wewnątrz raczej młodzież nie ma problem, bo widzi, wewnątrz jest taka funkcja, no tak wewnątrz, wewnątrz nawiasu, jakkolwiek. Natomiast jak sobie zasłonię to ręką, to ja widzę, że na zewnątrz jest funkcja coś do kwadratu. Czyli jednym słowem, zewnętrzną funkcją jest funkcja, no nie mogę powiedzieć x, bo tu nie ma, bo tu jest 2x kwadrat minus 5x plus 1. Ale gdybym sobie zastąpiła to jakąś niewiadomą, gdyby moje 2x kwadrat minus 5x plus 1, to tylko tak zapiszę, żebyś lepiej rozumiał, gdybym ja zastąpiła sobie niewiadomą z, to ja moją zewnętrzną funkcję miałabym z, to moje, do kwadratu. I to bym mogła powiedzieć, że moja jest ta że to jest ta moja funkcja zewnętrzna. Tu chodzi o to, żeby to tak jakby załapać, prawda? Funkcją zewnętrzną jest moje coś do kwadratu. No to skoro ja mam teraz policzyć pochodną tej funkcji i muszę skorzystać ze wzoru, który wprowadziłam Ci na wstępie lekcji, czyli jak to było? Była tak, pochodna funkcji zewnętrznej razy pochodna funkcji wewnętrznej. Zatem zewnętrzną funkcją jest z kwadrat. To co jest pochodną z kwadrat? Pochodną z kwadrat, zgodnie ze standardowymi wzorami na pochodne, to wyrzucamy do przodu, jest 2z, prawda? Jak mam policzyć, ja zapiszę z kwadrat prim, to to się równa 2z. Czyli ja tak naprawdę muszę teraz napisać 2, tylko ja nie napiszę z. No bo dlatego, że ja tutaj na boku sobie tylko z piszę, prawda? Żeby było łatwiej zobaczyć. 2, a moim z-em jest tak jakby to, co ja zrobiłam w nawiasie. Czyli moja tak jakby funkcja takie od x. Czyli będę miała 2 i w nawiasie 2x kwadrat minus 5x plus 1. To jest pochodna funkcji zewnętrznej. Razy. No, a pochodna funkcji wewnętrznej to myślę, że nie jest problem, bo tu ładnie zaznaczyłam, co jest w środku, wewnątrz, w środku. No to, ta cała moja funkcja g od x i liczę jej pochodną. Czyli zgodnie ze standardowymi wzorami, czyli ta dwójeczka idzie do przodu, czyli będę miała 4x. No i tutaj mam pochodna z minus 5x, to jest po prostu minus 5, no a pochodna z jedynki to 0. Oczywiście tak nie zostawimy, no bo pasuje to pomnożyć, prawda? No więc wymnożymy. Myślę, że najpierw tą dwójkę wymnażamy, czyli 4x kwadrat minus 10x plus 2. I to przepisujemy, no i teraz sobie będziemy, myślę, to mnożyć. Każdy z każdym, czyli najpierw to będziemy mnożyć, czyli mamy 16x do potęgi trzeciej. Czyli to z tym pomnożyłam, teraz to, czyli minus 40x do kwadratu i jeszcze to pomnożymy teraz, czyli plus 8x. Dalej, teraz z minus piątką lecimy to, czyli będzie minus 20x do kwadratu. Dalej to będzie z tym, czyli plus 50x. I na końcu jeszcze to z tym, czyli minus 10. No i tym samym zapiszmy na końcu ostateczny wynik, czyli szukamy wyrazów podobnych. 16x do potęgi trzeciej zostawimy. Tu mamy minus 40x kwadrat minus 20x kwadrat. Tu mamy minus 60x do kwadratu. Czyli to już z tym. No i teraz x 8x plus 50x. To mamy plus 58x. Wyrazy podobne i na końcu minus 10. Policzyliśmy pochodną funkcji złożonej. Czyli takiej, która po prostu nie pójdzie od razu jakimś wzorem. Takim, który wcześniej wprowadziłam na lekcjach. Nie, nie, nie. To musi być wzór z tego naszego spotkania. Czyli, że musi być coś na zewnątrz, coś wewnątrz. I liczymy pochodna funkcji zewnętrznej razy pochodna funkcji wewnętrznej. Jeżeli Tobie pomaga wprowadzenie sobie tego zeta, to gdzieś zawsze sobie możesz wprowadzić. To nie jest żaden problem. Tym bardziej mi łatwiej jest sobie tłumaczyć, wprowadzając sobie, oznaczając sobie jako zet, jako po prostu stosując podstawienie, a z podstawieniami spotykały się spokojnie już w szkole średniej. A więc myślę, że to jest dosyć zrozumiałe. Jest to nowa rzecz, ale bardzo fajna i przyjemna do obliczeń. Przykład drugi. Wyznacz pochodną następującej funkcji. F od x to się równa. Taki duży pierwiastek, a pod nim 7x do potęgi trzeciej dodać 4x minus 2. No i teraz popatrzmy, przyjrzyjmy się dobrze. Niby pochodną z funkcji pierwiastek znamy, prawda? Wzór na pochodną funkcji pierwiastek z x. Ale przecież to nie jest pierwiastek z x. To jest pierwiastek z czegoś gorszego, prawda? Gorsze, bardziej złożone. No to teraz tak.
Oczywiście bezdyskusyjnie większość z Was będzie wiedziała, że tą funkcją wewnętrzną, a zatem pochodną tej funkcji wewnętrznej nie będzie nic trudnego, prawda? Ponieważ funkcją wewnętrzną jest to, co jest w środku pod pierwiastkiem. Oczywiście tutaj powinnam napisać założenie, ale w treści zapisałam przy odpowiednich założeniach. Na tym spotkaniu nie skupiamy się na założeniach, tylko na wyznaczaniu po prostu pochodnych ze wzoru na pochodną funkcję złożoną. Czyli tak, w środku widać, że jest funkcja g od x, jest to funkcja wewnętrzna. Czyli z funkcją wewnętrzną problemu nie mamy. Natomiast gdybym ja tą moją funkcję wewnętrzną, to moje g od x, tak jak wcześniej, nazwała sobie z, to ja będę miała teraz funkcję pierwiastek i w środku będę miała to z. Prawda? I to jest funkcja, zapiszę, zewnętrzna. Bo z wewnętrzną zazwyczaj problemów nie ma. Najgorzej jest rozpoznać tą na zewnątrz funkcję. A na zewnątrz to ta, co jest taka na zewnątrz ubrana. Najbardziej na zewnątrz jest pierwiastek z czegoś tam. I to coś tam nazywałam sobie z. Czyli pierwiastek z. No to przypomnijmy sobie, przecież znamy pochodną funkcji pierwiastek z x, tak? To tak samo będzie pierwiastek z. Wzór na to był 1 nad 2 pierwiastki w tym wypadku z z. Czyli policzenie pochodnej z pierwiastka, już pamiętamy wzór. No to zabieramy się do obliczenia pochodnej naszej funkcji, tej całej mojej f, która jest funkcją złożoną. Czyli zgodnie ze wzorem, który wprowadziliśmy. Najpierw liczymy pochodną funkcji zewnętrznej. Ustaliliśmy, że zewnętrzna to jest pierwiastek z, a jego pochodna to 1 nad 2 pierwiastki z. Czyli piszemy 1 nad 2 pierwiastki. I teraz ja nie napiszę z, bo to była tylko taka moja pomoc, żeby lepiej Ci wytłumaczyć. Tylko zamiast z ja już napiszę moją funkcję. 7x do potęgi trzeciej dodać 4x i minus 2. Dobrze, teraz dalej zgodnie ze wzorem jest pomnożyć przez pochodną funkcji tej wewnętrznej. No to funkcją wewnętrzną widzimy jest ta moja czerwona tutaj zaznaczona. No i liczę pochodną oczywiście w nawiasie. Zgodnie z zwykłym wzorem, czyli tak, trójeczka idzie do przodu, czyli będę miała 3 razy 7 to jest 21x kwadrat. Pochodna z 4x to jest po prostu 4 samo, no a minus 2 pochodna z tego to 0, czyli tyle. No i w zasadzie, popatrz, wiele tutaj nie nakombinujemy, żeby mieć ładniejszą postać. Po prostu zapiszemy tylko na jednej kresce. Pomnożyć jedynkę z nawiasem, no to znaczy się, że ten nawias nam się tutaj nie zmienia. Na dole też zostawiamy. Nawet ta dwójeczka, która jest w mianowniku, nawet nam się z niczym nie skróci, prawda? Więc taki wynik zostawiamy. To jest pochodna naszej funkcji złożonej. Jeszcze raz przypominam, zewnętrzną funkcją był pierwiastek, w tym wypadku z, natomiast wewnętrzną funkcją było to, co pod pierwiastkiem. Zewnątrz, wewnątrz. Mam nadzieję, że te przykłady, które tutaj przygotowałam, są dosyć jasne, dobrze wytłumaczone i że już na podstawie tych przykładów będziesz samodzielnie mógł rozwiązywać zadania. Jeżeli mało Tobie tyle przykładów, zapraszam Cię na moją stronę www.ajkamat.pl, gdzie możesz zapoznać się z kursem, z moją ofertą. No i na kursie właśnie online będziemy rozwiązywać więcej przykładów. Jeżeli te dwa przykłady to jest dla Ciebie stanowczo za mało, a więc zapraszam do zakupu mojego kursu.